Dzień dobry. Chciałem pokrótce streścić pracę domową, to co robiliśmy dzisiaj na lekcji, nie pracę domową, oczywiście, przepraszam. No więc zajmowaliśmy się zadaniami, które może brzmią skomplikowanie, ale które dają się rozwiązać metodą graficzną, to znaczy wyobrażając sobie, jak to wygląda wszystko na rysunku. No i to pierwsze zadanie to znalazłem w jakiejś grupie rodziców na Facebooku, gdzie była zażarta dyskusja, czy dzieciom, które nie umieją, nie znają jeszcze algebry i nie potrafią napisać równania z jakąś niewiadomą, można takie zadanie proponować. No ale można, bo jak się narysuje, to wszystko się robi jasne. No więc zadanie brzmi tak: beczka wypełniona do połowy olejem waży 96 kg. Beczka w całości wypełniona olejem waży 176 kg. Ile waży pusta beczka? No i narysowaliśmy sobie to, to znaczy ten żółty prostokącik oznacza beczkę, a ten pomarańczowy prostokąt oznacza olej zawarty w tej beczce, jeśli ona jest wypełniona do połowy. No i to razem waży 96 kg, a jeżeli w beczce znajdują się dwie połowy beczki oleju, czyli cała beczka jest wypełniona olejem, to beczka waży 176 kg. No i patrząc na to, Ola zauważyła, że jeżeli się weźmie dwie takie beczki wypełnione do połowy olejem, to będziemy mieli tyle samo, co dwie puste beczki i jeden olej wypełniający beczkę w całości. No i jeżeli od tego odejmie się beczkę pełną oleju, to zostanie pusta beczka, no bo tu są dwie puste beczki. Jak odejmiemy jedną pustą beczkę, to zostanie pusta beczka. A tutaj są dwie półbeczki oleju, i jeśli odejmiemy od tego pełną beczkę oleju, no to te półbeczki oleju, sam olej zaznaczam, półbeczki oleju się nam uproszczą. No i łatwo jest wykonać ten rachunek. 2 razy 96 kg to jest 192 kg, minus 176 kg to jest 16 kg. Więc to było pierwsze nasze zadanie. Dobrze, żeśmy zaczęli. No i drugie zadanie wyglądało w ten sposób. A może, żeby już sobie nie zasłaniać, to po prostu się skasuję tutaj. Drugie zadanie wyglądało tak. Hania ma 15 lat i mama Hani jest 3 razy od niej starsza. I za ile lat mama będzie dokładnie 2 razy starsza od Hani? No i to jest proste zadanie. Można się zastanowić, pomyśleć przez chwilę i rozwiązanie samo wpadnie do głowy, ale można też narysować. No i jak narysujemy sytuację na początku, no to Hania ma 15 lat, a mama ma 3 razy więcej. Więc te 15 lat Hani możemy potraktować jakby jako jedną jednostkę, jako jedną część. No, mama ma trzy te części, bo jest 3 razy starsza od Hani. No, jeżeli teraz oczywiście łatwo się zorientować, że jeżeli dodać i Hani, i mamie jedną taką część, bo różnica wieku między Hanią i mamą pozostaje stała. Kiedy Hania się urodziła, mama miała 30 lat i już zawsze będzie tak, że mama będzie starsza od Hani o 30 lat. No to teraz wszystko się zgadza, bo Hania ma dwie jednostki, a mama ma tych jednostek 4, czyli jest 4 razy starsza. No stąd wynika, że za 15 lat Hania będzie 2 razy młodsza od mamy, a mama będzie 2 razy starsza od Hani. No i potem chyba zrobiliśmy jeszcze jedno zadanie z jabłkami na straganie. Na straganie leżało 2 razy więcej jabłek niż pomarańczy. Sprzedano 15 pomarańczy i wtedy jabłek było 3 razy więcej niż pomarańczy. Ile jabłek leżało na straganie? Zwróćcie uwagę, że tutaj liczba jabłek się nie zmieniła. Zmieniła się tylko liczba pomarańczy. No i znowu to sobie można narysować. Można sobie narysować, jak wygląda ta sytuacja teraz, tak? Po tym, jak sprzedano 15 pomarańczy.
Jak sprzedano 15 pomarańczy, to mamy jedną część pomarańczy i trzy części jabłek, tak? Dlatego, że jabłek jest trzy razy więcej niż pomarańczy. A na początku na straganie było tyle samo jabłek, trzy części jabłek, natomiast do pomarańczy było 15 więcej. Pomarańczy było 15 więcej, bo to jest sprzed tego, tej chwili, kiedy sprzedano 15 pomarańczy. No i wiadomo, że wtedy jabłek było dwa razy więcej niż pomarańczy, więc jeżeli teraz zapiszemy liczbę jabłek w takiej postaci, że to jest dwa razy liczba pomarańczy, czyli jedna część i jeszcze 15 i jeszcze raz jedna część i jeszcze 15, a z drugiej strony wiemy, że liczba jabłek się nie zmieniła, więc to są trzy części, no to łatwo jest sobie wyobrazić, że mamy tutaj tak, jedną część i jedną część to się zgadza, jedną część i jedną część to się też zgadza i tu jest 2 razy 15, a tu jest jedna część, czyli ta jedna część musi być równa 30. Ile jabłek leżało, jeśli jedna część równa się 15 plus 15, czyli 30, to ile jabłek leżało na straganie? No 3 razy 30, czyli 90 jabłek. I to jest rozwiązanie tego trzeciego zadania.